Słuchacie audycji Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na stronę realpolish.wordpress.com. Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na historyjkę czytaną przez Martyna. Martin jest z Anglii i mówi bardzo dobrze po polsku. Z tego co słyszę, bardzo ładnie czyta po polsku. Okej, w takim razie zacznijmy od Martyna. Posłuchajmy teraz, jak Martin przeczytał krótkie opowiadanie pod tytułem Głodne dzieci. Głodne dzieci. Byliśmy głodne. Wyglądałyśmy przez okno. Nasza mama szła już do domu. Okej, to wszystko brzmi bardzo dobrze. Może tylko dźwięk dzi. Dzieci. Nie dzieci, tylko dzieci. Głodne dzieci. Głodne dzieci. Reszta wszystko wspaniale. Wybiegłyśmy z domu i pobiegłyśmy do mamy. Mamo, jesteśmy bardzo głodne. Wołałyśmy. Mama powiedziała, że zaraz zrobi obiad. Wszystko bardzo ładnie. Słówko zaraz jest trudnym, a szczególnie dla ludzi, którzy mówią po angielsku, bo polskie r jest zupełnie inne niż angielskie. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na literkę r. Zaraz. Zaraz. Czyli zaraz zrobi obiad. Zaraz zrobi obiad. Ona poszła do kuchni i wyjęła z lodówki zupę pomidorową. Lubimy zupę pomidorową. Świetnie, doskonale. Martin bardzo ładnie mówi on i en, a nawet troszeczkę za mocno, ale to nie szkodzi. Bardzo dobrze. Lubimy zupę pomidorową. Bardzo ładnie to powiedziałeś. Mama postawiła garnek. Brawo, bardzo ładne ry. Postawiła garnek. Bardzo ładnie. Z zupą na kuchence. Po 5 minutach zupa była już gorąca. A tu zabrakło jednej literki. U, po 5 minutach. Po 5 minutach. Dzieci, myjcie już ręce i siadacie do stołu, powiedziała mama. I tutaj bardzo trudne zdanie, ale Martin bardzo ładnie wszystko powiedział. Dzieci, myjcie już ręce i siadajcie do stołu. Tu są trudność jest myj, yj, myjcie, ć. To są trudne dźwięki. Myjcie już ręce, ę, ręce i siadajcie, sia, siadajcie do stołu. Dzieci, myjcie już ręce i siadajcie do stołu. Świetnie, Martin, brawo. Poszłyśmy do łazienki umyć ręce, a potem usiadłyśmy do stołu. No tu wszystko bardzo dobrze. Mama nalała nam zupy do talerzy. Dobrze, bardzo dobrze. Mama nalała nam, świetnie powiedziałeś, nalała nam zupy do talerzy. Mama nalała nam zupy do talerzy. Brawo, Martin, bardzo ładnie. Uważajcie. To jest na pewno trudne. Uważajcie, uważajcie, uważajcie. To nie jest uważajcie, uważajcie, tylko tam nie ma dwóch dźwięków, cy i, tylko jeden, ć. Uważajcie, uważajcie, cie, uważajcie. Bo zupa jest gorąca, powiedziała mama. Szybko. Szybko. Y. Szybko.
Nie. Szybko. Tylko szybko. Sipko, szybko. Szy jest twarde. Szy. Y. Szy. Szybko. 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 Okej. Zjadłyśmy zupę i poprosiłyśmy o deser. Świetnie. Zjadłyśmy zupę i poprosiłyśmy o deser. Świetnie, Martin. Bardzo ładnie. Dziękuję ci, że przysłałeś nagranie. Dziękuję jeszcze raz. Naprawdę dobra robota. Wszystko świetnie powiedziane. Wszystko jest zrozumiałe. Oprócz tych kilku błędów wszystko jest doskonale. Myślę, że jeszcze więcej słuchania, jeszcze więcej trenowania i będziesz mówił zupełnie tak jak Polak. Dzięki. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. To był Real Polish Podcast. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.wordpress.com.